Hejka! Witam Was w kolejnym vlogu podczas tej sesji. I dzisiaj stwierdziłam sobie, że jakby już jest lepiej, już wstaję wcześniej, także wychodzę z tego całego mojego zawirowania z przestawieniem doby. Ale jest kolejny dzień, wiecie, jak nie mamy zajęć na uczelni i zauważyłam, że ta nauka w domu mi tak średnio idzie, bo no niby jest, wiecie, przytulnie i fajnie się uczy, w sensie mam taką fajną atmosferkę, siedzę sobie przy biureczku, ale jednocześnie najchętniej to bym ciągle chodziła po coś do lodówki albo stwierdzała, że może teraz czas na 15 minut drzemki, trochę tam telefon jak albo forest, albo w ogóle wyłączam ten forest i coś tam przeglądam, a jak tam nie przeglądam, to znajdzie się sposób, żeby włączyć Pinteresta na laptopie, albo YouTube'a przejrzeć, albo statystyki na YouTubie, to już w ogóle moja ulubiona ucieczka, więc zawsze się znajdzie coś. Więc stwierdziłam raz, żeby urozmaicić to swoje życie w trakcie sesji i wyjść trochę do ludzi, to pójdziemy się dzisiaj uczyć do biblioteki i zrobimy cały dzień nauki w bibliotece. Biblioteka naszego uniwersytetu jest otwarta na tygodniu od 9 do 19. Także idziemy na otwarcie, to będzie produktywny dzień. Nie wiem, czy do samej 19 będę siedziała, bo planowo o 19 mam korki, także troszeczkę wcześniej będę się musiała zwinąć, ale taki jest plan. Także celem dzisiejszej nauki w bibliotece będzie mikrobiologia. Tutaj zaraz będę się pakowała. Testowałam dzisiaj nową metodę kręcenia włosów bez użycia ciepła, bo zazwyczaj robię to, wiecie, na taką rajstopę i zawijam to na dwie części i tak sobie zawijam. Wiecie na pewno, o co chodzi. A ostatnio widziałam na TikToku dziewczynę, która zmieniła to trochę i zawijała te włosy tak, jakbyście sobie zaplatały kłosa dobieranego, różnie to ludzie nazywają, czyli po prostu to, na czym zawijacie te loki, ona wzięła tak przez dłuż, tak wzdłuż tutaj jakby przedziałka i razem z tym jakby to była jedna część trzech z tego dobieranego i ona sobie to tak zawijała i rano miała takie piękne loki i nie było, wiecie, takiego... Ja nie lubię, jak zawijam tak loki, że tu jest taki odgniotek, jakby część bez loków, mnie to denerwuje. I stwierdziłam, to będzie dobry pomysł, to będzie coś dla mnie. I albo coś źle zrobiłam, albo nie wiem, jakoś krzywo spałam czy coś, bo jedyny ładny loczek, który się ostał, to ten. Więc wiecie, mamy taką ładną fryzurkę do biblioteki, klamerka. I ten jeden loczek. Jest ładny. Zobaczcie, jaki cute. Także dojadam jeszcze moje śniadanko. Zaraz się pakuję. Nie mówi się z pełną buzią. Ostatnio pełno mi wyskakuje na TikToku, na jakichś social mediach, na Pinterestie. Ten vibe taki pinky girl aesthetic. I właśnie widziałam ostatnio, jak taka dziewczyna uczyła się w kawiarni bodajże i właśnie też miała taką różową koszulę i oczywiście nigdy jej nie nakładałam, leży gdzieś na dnie w szafie, ale musiałam ją wygrzebać, żeby chociaż trochę, wiecie, pobawić się w ten pinterestowy klimacik i ona miała jeszcze tą taką świetną, jak tam są te żabki, klamerki do włosów, takie kwiatuszki, no ja nie mam, ale nie jest źle, nie jest źle. Bo taka nieciekawa pogoda i jeszcze po drodze do biblioteki skoczę sobie pod drożdżówkę na później. Jak ktoś jest z wrocławskiego UMED-u, to wie dokładnie, o którym miejscu mówię. Tam są przepyszne rzeczy takie dla przekąskę, więc idę po moją ulubioną drożdżówkę z jabłuszkiem i z cynamonem. Jakoś mi się zawsze te drożdżówki kojarzą z nauką w bibliotece, więc dotrzymamy tradycji. Dzień dobry, poproszę drożdżówkę, dziękuję. Thank you.
Szyna staje, udaje się na pierwszą przerwę, skoczę sobie do żabki po kawę i zjem moją drożdżówę. W sumie zrobiłam to, co zaplanowałam na ten czas, także jestem zadowolona. No i zobaczymy, jak to będzie szło po przerwie, bo tutaj są dwie opcje, albo będzie dobrze, albo już mi się nie będzie chciało. Więc mam nadzieję, że będzie nadal git. Myślę nad zmianą miejsca, żeby, wiecie, trochę zmienić otoczenie i głowa, żeby inaczej pracowała. No ale to zobaczymy, jak zjem w ogóle, czy będzie gdzieś jakieś inne miejsce, bo trochę ludzi jednak jest. Myślałam, że właśnie w trakcie sesji raczej ludzie jednak siedzą w domu, a tu proszę. Jest równo 18, chyba 18.02. Nie będę za długo gadała, bo tutaj mnie nie widać. Ale właśnie wyszłam po całym dniu. Żeby się nie świecić za bardzo. O. Jestem już w mieszkaniu. Jest jakoś za 10 albo za 20, 19. Ja zaraz mam korki. Na szczęście mam tylko jedną godzinkę. Nie zdążę przed tym sobie zrobić nic do jedzenia. W sensie chciałabym zjeść coś wreszcie porządnego i taki, wiecie, syty obiad tego dnia. A nie zdążę na pewno 20 minut zrobić. Może bym zrobiła, ale bym go nie zdążyła zjeść na spokojnie. Także po korepetycjach sobie coś zjem. Aż wytrzymam. Ogólnie jestem zadowolona z tego, ile się nauczyłam w bibliotece. Miałam cały dzień cisnąć mikrobiologię, ale tak jak właśnie tutaj sugerowałam, do tej pierwszej przerwy mi dobrze szło. Potem to trochę ciągłam, ale już widziałam, że takie wkuwanie jakoś już tu się rozmywa, już ta koncentracja ucieka. Więc skupiłam się trochę jeszcze na patomorfologii i ta zmiana miejsca też w sumie dobrze zadziałała, bo tam, jak widzieliście, pierwszy raz w sumie tam siedziałam, pomiędzy całkowicie w innej strefie jakby biblioteki są takie półki z książkami i pomiędzy właśnie macie ukryte takie stoliki i krzesła. I to dawało takie bardziej taką wolność, w sensie, że się możesz wiercić ile chcesz, już nie było takiej, wiecie, grobowej ciszy. Mogłaś sobie usiąść wygodnie, wiecie, rozłożyć się jak chcesz, bo na tej strefie ciszy, tam właśnie gdzie są te stoły i wszyscy siedzą i jest tak cicho, tam jest serio turbo cicho i jakiś, wiecie, najmniejszy szelest bardzo słychać i no zazwyczaj to przeszkadza, więc ja już po tych 3 godzinach pierwszych już mi tak burczało w brzuchu. W sensie burczało mi w brzuchu i to było tak strasznie słychać. Ja mówię, nie, jak drugi raz mi tak burknęło, to mówię, nie, wychodzę, bo po prostu już był wstyd. Wyszłam zjeść, pogadałam chwilę z babcią w międzyczasie, więc fajnie, fajnie sobie odpoczęłam. No ja jestem zadowolona, jak to poszło do przodu. Na pewno siedząc w domu bym tyle nie zrobiła. Na pewno więcej bym sięgała po telefon, czy w ogóle szukała jakichś takich ucieczek od nauki. Ja ostatnio nie chodziłam w różowym. Ale jak mi jest ładnie, zobaczcie, jak mi pasuje ładnie pudrowe różowe. Czy to wy to widzicie? Muszę sobie kupić taki scrubs. W ogóle będę musiała kupić jakiś nowy scrubs na nowy semestr, bo szykuje się dużo propedeutyk na klinikach. A ten stary to tak średnio już.
I tak właśnie dzisiaj stwierdziłam, że może taki pudrowy róż wygląda fajnie. Myślałam jeszcze nad białym, bo zobaczcie, w białym też mi całkiem nieźle. Ale biały chyba nie będzie za bardzo praktyczny. W sensie, no szybko się będzie brudził. No tego bym nie chciała. Dobra, zdążyłam sobie na szybko zrobić chociaż herbatkę, żeby tak nie siedzieć głodnej. It's time na jedzonko! Kanapki i jajecznice z pomidorami. Próbuję sobie przypomnieć drugą nazwę na to. Szakszuka? Szekszuka? Chyba szakszuka. Nie wiem. Nie wiem, ja zawsze mówię jajecznica z pomidorami. Mega mnie plecy bolą, bo ostatnie kilka dni bardzo długo siedziałam przy biurku. I się za bardzo nie ruszałam. Więc zjem. Idę się myć, zmywam make-up, przebieram się w piżamkę. Jest już 20 coś, nie mam teraz zegarka. Ale jest po 20 na pewno. Czy mi się chce coś jeszcze robić? Nie, no bez przesady, bo mam od 9 do 18, 10 tylko... Nie, nic dzisiaj nie robię. Chyba czas odpalić sobie jakieś rozciąganie na plecy, bo... Będzie marnie, a jak nie będą plecy bolały, to ja się nie wyśpię. Więc robimy jakieś rozciąganie na plecy. Dzisiaj to już jest misja z panką.